Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wraz z rządem PiS-u przygotował pakiet ustaw medialnych, które kontynuują tę tak zwaną dobrą zmianę rozpoczętą ustawami grudniowymi w mediach publicznych. Niestety ta dobra zmiana oznacza w praktyce upolitycznienie mediów publicznych, ścisłe podporządkowanie tych mediów politykom rządu, a ten pakiet ustaw złożony wczoraj w Sejmie tylko pogłębia to uzależnienie i petryfikuje. W praktyce media publiczne stają się nie tyle mediami narodowymi, jak piszą autorzy ustawy, ale stają się mediami rządowymi, a właściwie mediami partyjnymi. Co więcej, utrzymanie tych mediów partyjnych będzie spoczywało na barkach wszystkich obywateli. Jako społeczeństwo, jako kraj mamy zapłacić trzykrotnie więcej za utrzymanie tego całego systemu mediów partyjnych, trzykrotnie więcej niż wynosiły wpływy z abonamentu w ostatnim czasie. W związku z tym Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o złożeniu własnego projektu ustawy, projektu, który jest projektem konkurencyjnym, ma poprawić funkcjonowanie mediów publicznych i zapewnić ich dobre finansowanie, jednocześnie nie podporządkowując ich polityce i nie przerzucając na barki obywateli kosztów utrzymania mediów poprzez tworzenie nowego podatku, jak to jest w projekcie PiS-u. Proszę Państwa, w naszym projekcie po pierwsze nie wyjmujemy mediów publicznych z całego systemu mediów audiowizualnych i nie separujemy mediów publicznych od organu konstytucyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mamy ustawę, która reguluje cały rynek audiowizualny, a według projektu PiS-u właściwie nie wiadomo jakikolwiek związek, czy media przez nich proponowane mają jakikolwiek związek z tymi ustawami i z regulacjami europejskimi. Nasza ustawa jest po prostu zmianą, nowelizacją, zmianami dokonanymi w ustawie o radiofonii i telewizji. Dotyczy głównie mediów publicznych, ale jakby cała istota tych zmian to jest zniesienie opłat abonamentowych i zastąpienie ich finansowaniem z już zapłaconych podatków. Nie ma żadnej daniny, którą dodatkowo obywatele muszą płacić. Wszyscy płacimy podatki w jakiejkolwiek postaci. Akcyzy, VAT-u, PIT-u, CIT-u i wszystkie nasze podatki idą do budżetu. Stąd najważniejszym punktem naszej propozycji jest ustawowe zapisanie procentowego odpisu wydatków budżetu państwa na Fundusz Mediów Publicznych. Tylko taki związek z tą decyzją ma parlament, ewentualnie rząd, że musi wykonać tę dyspozycję, że określony procent wydatków budżetu państwa musi przekazać Funduszowi Mediów Publicznych. A Fundusz Mediów Publicznych posiada radę skonstruowaną z przedstawicieli środowisk twórczych, opiniotwórczych, z organizacji, ogólnopolskich organizacji samorządowych, czyli jest to rada nie mająca żadnego styku z bieżącą polityką i z partiami politycznymi. Ta rada, ten fundusz rozpatruje aplikacje i granty nadawców publicznych o przydział określonych środków na programy realizujące misję publiczną. I druga kwestia, która jest z naszego punktu widzenia bardzo ważna, to jest usamodzielnienie oddziałów regionalnych telewizji publicznych na wzór spółek radiowych. Istotą mediów publicznych, ich siłą wobec konkurencji komercyjnej powinien być regionalizm i lokalność. Te oddziały od lat, niezależnie od tego, jaki jest skład tych zarządów, od lat są oddziałami takimi, powiedziałabym, wasalnymi. My chcemy im dać pełną samodzielność, przekształcić w samodzielne spółki.
I trzeci element, o którym też muszę powiedzieć. Nie likwidujemy formy spółki. To są spółki, które w żaden sposób nie szkodzą wypełnianiu misji publicznej przez te media. Nie mogą upaść i nie muszą generować zysku. A wszystkie dochody, jakie mają, muszą przeznaczyć na działalność programową. Więc pozostawiamy spółki, przywracamy jawne, otwarte konkursy na członków rad nadzorczych i dalej jawne, otwarte konkursy na zarządy czy prezesów tych spółek. Jednym słowem, to, co się sprawdza, a ostatnio to się sprawdza, pozostawiamy. To, co wymaga zmiany, zmieniamy. Te dwa elementy, pewność finansowania, niezależnego od politycznego widzimisię i samodzielność mediów regionalnych są dla nas tutaj najważniejsze. I jeszcze jeden element. Ograniczamy w jednych z programów ogólnopolskich, pozostawiając nadawcy oczywiście decyzję ostateczną, ograniczamy w określonych pasmach czasu reklamy. W telewizji publicznej, w jednym z programów ogólnopolskich, w paśmie 8-16 będzie 3 godziny ciszy reklamowej, w paśmie 16-22 będzie kolejne 3 godziny ciszy reklamowej. Otrzymywanie pieniędzy publicznych do czegoś zobowiązuje. Jednym słowem, dotrzymujemy warunków konkurencji, bo przecież media publiczne działają na rynku, a równocześnie dbamy o stabilne finansowanie i o jak najlepsze wypełnianie misji. Projekt ustawy zostanie jeszcze dziś, tak pani przewodnicząca? Tak, bo mamy złożony podpisy u marszałka i oczekujemy, że będzie rozpatrywany przez Sejm równolegle wraz z projektem rządowym.